Pewnie słyszeliście już kolejnej zbrodni Rosjan, czyli ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Jeśli nie, to też szybko Wam przypomnę, że dwa rosyjskie pociski wystrzelone z bombowców trafiły w centrum handlowe w Krzemieńczuku i bilans ofiar niestety rośnie z godziny na godzinę. We wtorek 28 czerwca 2022 roku podano, że zginęło tam już 18 osób. No ale mnie zawsze też ciekawi, w jaki sposób Rosjanie próbują zatuszować tą całą sprawę, w jaki sposób próbują się tłumaczyć, więc zerknąłem sobie na kanały propagandowe na Telegramie. No i co tam czytamy? Zacytuję Wam, tu macie zrzut ekranu. Nie wykluczamy, że jeden z rosyjskich pocisków przeleciał o 100 metrów mniej i spadł na centrum handlowe. Czyżby się przyznawali? Niesamowite. Jednak ze względu na precyzyjność rosyjskiego sprzętu wojskowego, no tak, trzeba się pochwalić, wydaje się być bardziej prawdopodobna kolejna inkarnacja Buczy autorstwa ukraińskich wojskowych. Czyli ustawka, tak? Zdaniem Rosjan to oczywiście ustawka Ukraińców. Nie ma nic trudnego w podpalaniu centrum handlowego przez oddział uzbrojonych żołnierzy. A, bo szczerze mówiąc, myślałem, że tłumaczenia rosyjskiej propagandy będą ciut lepsze, ale tego naprawdę po prostu, nie wiem, nie da się skomentować bez bluzgania, więc chyba wyłączę to nagranie. Pewnie